Słuchajcie, to co widzimy teraz, to jest obraz szkła anamorficznego 4K w 25 klatkach wide, aczkolwiek zrobiłem zoom na 1.1 i mamy zastosowaną nakładkę anamorficzną marki Skyrite. Kupiłem ją na Amazonie 3-4 dni temu i od tej pory użytkuję ją praktycznie codziennie, żeby sprawdzić, jak działa. I po co ja ją kupiłem właściwie? Kupiłem ją po to, żeby uzyskać unikalny efekt, jeżeli chodzi o loty dronem, żeby mieć bardzo szerokie pole widzenia, jednocześnie żeby mieć fajną anamorficzną flarę, kiedy lecę pod słońce i żeby uzyskać taki dość szeroki, rozciągnięty obraz, taki jak mniej więcej uzyskujemy w Interstellarze lub w podobnych filmach, gdzie są współczynniki panoramiczne, jeżeli chodzi o współczynniki proporcji w danym filmie. Słuchajcie, ta nakładka anamorficzna, ona działa w ten sposób, że ściska mocno obraz, a później w postprodukcji ten obraz rozciągamy. Trzeba przyjąć współczynnik mniej więcej 1,33 na osi X i to wygląda ładnie. Co jest charakterystyczne, ta nakładka nie jest wodoszczelna, więc trzeba uważać na wodę. Faktycznie ja tutaj parę razy leciałem nad wodą, ale raczej panowałem nad tym, co robię. Kolejna ważna rzecz to jest program do postprodukcji, bo wiadomo, że w postprodukcji musimy ten ściśnięty obraz rozciągnąć, czyli program, który będzie nam potrzebny, to zapewne Adobe Premiere Pro albo DaVinci Resolve, czy też Final Cut Pro. Trzeba być świadomym, że nie każdy program umożliwia nam postprodukcję ujęć z obiektywami czy szkłami anamorficznymi. To, co mnie mega cieszy w tej całej nakładce, że GoPro uzyskało zupełnie inne oblicze w tej chwili. Dzięki temu możemy na przykład w kombinacji z Media Mode uzyskać nie dość, że anamorficzny współczynnik, czyli 1.33, to jeszcze w dodatku możemy osiągnąć całkiem dobrą jakość dźwięku, więc razem w tej kombinacji wygląda na to, że jesteśmy w stanie wyprodukować całkiem dobre ujęcie. Nie mogę się napatrzeć, bo to wygląda naprawdę magicznie, dlatego że jest obraz mocno ściśnięty, jestem taki chudziutki i dopiero jak go rozciągniemy w postprodukcji Final Cut Pro, to będzie końcowy efekt, ale jak się nagrywa w ten sposób, to jest zupełnie inaczej. Zobaczmy jeszcze, jak przejadę w tamtą stronę. Tak to wygląda ze światłem, a tak wygląda pod światło. No magia jest.
Słuchajcie, podsumowując te pierwsze wrażenia, bardzo fajny gadżet, jeżeli chodzi o kamerę GoPro, dlatego że też motywuje do działania i do eksperymentowania i korzystania z trochę lepszych programów. Kosztowała mniej więcej ta nakładka około 254 zł. Na Amazonie kupiłem ją polskim. Dam Wam link w opisie pod filmem. Fajna jest też pod tym względem, ja jej nie pokazuję tutaj, dlatego że pokazuję cały czas ujęcia kręcone właśnie tą nakładką. Ale fajne jest też to, że jest etui w komplecie i są osłony też z jednej i z drugiej strony na tą nakładkę. Bardzo solidnie jest to dostarczone. Ja tej firmy wcześniej nie znałem, Skyread, ale jak najbardziej przypadła mi do gustu. Polecam Wam takie eksperymenty, tym bardziej, że akcesoria i drony i kamery w tej chwili są mega drogie, a ta nakładka stanowi taki gadżet, który uważam, że jest jednym z ciekawszych do GoPro jako akcesoriów. I myślę, że to jest tyle. Jak będę miał więcej doświadczeń, może wplotę też te poszczególne uwagi do swoich vlogów z latania. Natomiast pierwsze wrażenia są naprawdę mega i można tylko i wyłącznie polecić. Ona jest przeznaczona dla 9 i 10. Nie znalazłem dla 8, więc nie dla wszystkich GoPro, ale jeżeli ktoś ma te nowsze modele, jak najbardziej można spróbować. To wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Pa!